tekst przewodni dzisiejszego kazania, które nosi tytuł Pewność Zbawienia, jest zapisany w Księdze Izajasza w rozdziale 35, w wierszu 4. Czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. Mówcie do zatrwożonych w sercu, wzmocnijcie się, nie bójcie się, oto wasz Bóg przychodzi z pomstą. Sam Bóg nadchodzi z nagrodą i zbawi was. I teraz jest takie pytanie, czy możemy w ogóle mieć pewność zbawienia? I czekam na odpowiedź. No możemy, tylko że pamiętajcie, to nie jest takie proste. Jest no proste, napisano, że kto wierzy Synowi Bożemu, ten ma zbawienie. I teraz, w jakim my czasie żyjemy? W czasie końca. Nawet się to nazywa czas ostatniego pokolenia. Ostatnie pokolenie. Być może jesteśmy ostatnim pokoleniem ludzi, nie pod względem genealogicznym, że tam jeszcze, bo jeszcze mamy wnuków, to oni by byli ostatnim. Tylko ci, co teraz żyją, to są ludzie ostatniego pokolenia przed przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I odbywa się już od dawna pieczętowanie. Jakie pieczętowanie? Biblia mówi o dwóch pieczęciach. Pierwsza to jest pieczęć nazywana pieczęcią Ewangelii. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Otwórzcie sobie w różnych przekładach. Ja czytam z Nowej Biblii Gdańskiej. I czytam z rozdziału pierwszego, wiersze 13-14. W którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, przez którą uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem waszego dziedzictwa na wykupienie nabytej własności ku chwale Jego majestatu. Widzicie, to jest bardzo wyraźnie widać, że Biblia mówi o pieczętowaniu i pierwszym pieczętowaniu. Nazwaliśmy go pieczętowanie Ewangelii. Każdy z nas wtedy, kiedy usłyszy słowo prawdy, kiedy uwierzy w to, pisze, przez którą uwierzywszy, dostajemy tą pieczęć Ducha Świętego, który jest zadatkiem. Co to jest zadatek? Jeśli ktoś chce kupić, to daje się albo zaliczkę, albo zadatek. Z tym, że zaliczka to tak mniejsze ma znaczenie, zadatek przepada, jeżeli nie kupimy i jeszcze ten drugi musi oddać nam dwa razy tyle. Więc zadatek jest tutaj taki bardzo ważny. My otrzymujemy zadatek Ducha Świętego wtedy, kiedy jesteśmy zapieczętowani. Kiedy jesteśmy zapieczętowani po raz pierwszy? No bo tu napisano, kiedy uwierzymy i tak dalej. Generalnie można przyjąć, że jesteśmy zapieczętowani po raz pierwszy w czasie chrztu, kiedy przed całym światem, przed wszystkimi świadkami widzialnymi i niewidzialnymi pokazujemy, że naszym Panem jest kto? Jezus Chrystus. I my przyjmujemy Go i przez to dostajemy Ducha Świętego. Zadatek Ducha Świętego. Po co nam ten zadatek? Ten zadatek jest nam po to, żebyśmy potrafili iść przez to życie i zrobić to, co na końcu Jezus powiedział, że jest istotne dla zbawienia. Najistotniejsze co jest? Wytrwanie. Bez Ducha Świętego nie wytrwamy, bracie. Ja wam mówię to, że jeżeli się czasami puszczam Boga, to zaraz bym wszedł na manowce. Przynajmniej ja może jestem taki grzesznik, bym może mniejszy. Teraz drugi do Koryntian 1:22. Otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. Też jest mowa o tym pieczętowaniu. 1:22. Czytam również z Nowej Biblii Gdańskiej. I znowu jest, że tym zaś, który nas utwierdza z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha w nasze serca. Jest znowu mowa o tym zadatku. I Bóg nas zapieczętował Duchem Świętym. Nie jesteśmy tacy samotni i nie jesteśmy zupełnie puszczeni samopas, bo nie mielibyśmy żadnych szans. Nigdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Naszym krokiem kieruje, czy mamy wolną wolę taką w pełni? Nie mamy. My mamy wolę, możliwość wyboru. Albo wybieramy Boga, albo nie musimy wybierać, bo jeżeli nie wybieramy Boga, to wybieramy automatycznie szatana. Możemy iść tylko z jednym lub z drugim. Nie ma trzeciej opcji.
Także nigdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. I teraz jest pytanie, nie ma niepewności zbawienia, bo Duch Święty jest gwarantem odkupienia. Duch Święty jest gwarantem odkupienia, więc niepewności zbawienia nie ma. Czyli możemy być pewni zbawienia, tylko że no jest pewien warunek, musimy trwać. I teraz przeczytamy sobie Jan 5, 24. Ewangelia Jana, rozdział 5, wiersz 24, czytam też z Biblii, Nowej Biblii Gdańskiej. Doprawdy powiadam wam, że słuchający mego słowa i wierzący temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. To jest w czasie teraźniejszym mówione. Nie, że będzie miał, tylko ma. W tej chwili, kiedy słuchasz Jezusa i wierzysz Mu, przyjąłeś tą pierwszą pieczęć, masz zbawienie. W tej chwili, nie za kiedyś tam, tylko teraz. I Efezjan 2, 4 do 10. Przeczytajmy sobie znowu. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu wielkiej swej miłości, którą nas umiłował, i nas, będących umarłymi w grzechach, wespół ożywił z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził na niebiosa w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nader obfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Wszyscy znamy ten tekst. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które przedtem przygotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli Bóg, to jest Boża inicjatywa. Bóg przygotował nam uczynki dla nas nawet. Przygotował, żebyśmy w nich chodzili. Tylko że my często te uczynki zamieniamy na swoje własne i wtedy zaczyna się kołowrót. Tutaj jest mowa o tej pierwszej Bożej pieczęci, o której mówiliśmy, że jest to ta pieczęć zbawienia, pieczęć Ewangelii. I jest jeszcze druga pieczęć. Kiedy będzie ta druga pieczęć? Czy już jest, czy może będzie? Otóż druga pieczęć jest pieczęcią ochrony. Jest ona dopełnieniem pierwszej. One są do siebie tak dopasowane, jak wczesny deszcz zostaje uzupełniony przez późny. Kiedy był wczesny deszcz? No tak, w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to się ochrzciło 3000 osób, a później deszcz, to czekamy na niego ciągle. Tylko że możemy się nie doczekać, jeżeli nie będziemy działać, bo on jest dany tym, którzy działają w dziele Bożym. Wierni Bogu otrzymają tą pieczęć drugą w czasie końca, po to, aby mogli przejść przez te wszystkie finalne, końcowe wydarzenia i zostać ochronieni przed siedmioma plagami, o których mówi Biblia, o których mówi Księga Apokalipsy, prawda? Jak były plagi egipskie, ile ich było? 10. Tu będziemy mieli 7. I te 7 plag, żeby można przez nie przejść, musimy mieć pieczęć, tą drugą pieczęć, pieczęć ochrony. Czytajmy sobie teraz Apokalipsa 7, 2 do 3. Już czytamy. Apokalipsa 7, 2 do 3. I widziałem innego anioła wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego, i zawołał donośnym głosem na owych czterech aniołów, którym dano wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Jest mowa wyraźnie o pieczętowaniu sług Boga. Oni będą mieli pieczęć Boga na czołach. Apokalipsa 9, 4 czytamy. I powiedziano im, aby nie szkodziły trawie, ziemi, ani żadnej rzeczy zielonej, ani żadnemu drzewu, ale tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na swoich czołach. Mamy z jednej strony tych, co mają być oszczędzeni, no a ci drudzy mają, no nie będą oszczędzani, ci, co nie mają pieczęci. I teraz rozdział 14, wiersz 9 jeszcze. Czytam. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś kłania się zwierzęciu i jego obrazowi i bierze piętno na swoje czoło albo na swoją rękę, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina czystego i nalanego do kielicha jego gniewu. Mowa tu jest o czym?
o piętnie. Piętno gdzie może być napisane? Na czole albo na ręce. Pieczęć Boża jest tu, na czole. Piętno może być albo rozumowo przyjęte, albo uczynkami. To jest piętno bestii. Jest ono jakby karykaturą tej pieczęci Bożej. Jest takim obrazem jak gdyby. I teraz jeszcze wróćmy do księgi Ezechiela. Też tu jest mowa o pieczętowaniu. Księga Ezechiela, rozdział 9, wiersze 3 i 4. A chwała Boga Izraela zeszła z cherubina, na którym była, do progu domu i zawołała na męża obranego w lnianą szatę, przy którego biodrach był kałamarz pisarski. Pan powiedział do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i uczyń znak na czołach mężu, którzy wzdychają i narzekają z powodu wszystkich obrzydliwości, jakie dzieją się wśród niego. Jest tu mowa również o pieczęci. A do tamtych powiedział, także to słyszałem, idźcie po mieście za nim i zabijajcie. Niech wasze oko nie lituje się i nie zmiłuje się. Doszczętnie wybijcie starca, młodzieńca, pannę małych i kobiety, ale do żadnego męża, na którym byłby znak, nie podchodźcie, a zacznijcie od mojej świątyni. I tak zaczęli od tych starszych mężów, którzy byli przed domem Pana. Jest tu mowa też o pieczęci. Jeżeli jej nie mamy, to giniemy. Jest mowa o czasach końca. I jest takie jeszcze... Kto może dostać drugą pieczęć? Czy każdy? Czy może tylko ci, co mają już pierwszą? Co to jest druga pieczęć? Jeżeli wytrwamy przy Jezusie, którego przyjęliśmy, dając się zapieczętować po raz pierwszy. Czyli, że musi być najpierw pierwsza pieczęć, a potem druga pieczęć. Nie jest taka prosta droga do Boga, że przyjdzie ktoś w ostatniej chwili i od razu dostanie drugą pieczęć, jak już będzie czas pieczętowania. I teraz Apokalipsa 6, 7 i 7, 3. Przeczytajmy sobie. Apokalipsa 6, 7. A gdy otworzył czwartą pieczęć, słyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiący: chodź i patrz. Jest tu też mowa o pieczęci. W rozdział 7, wiersz 3. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy sługi naszego Boga na ich czołach. Znowu jest mowa o pieczętowaniu. Tu możemy to patrzeć historycznie, to będzie jeszcze inaczej można tłumaczyć, ale mowa jest o pieczętowaniu i ci, którzy otrzymali pierwszą pieczęć, mogą otrzymać drugą. I ta druga pieczęć Boża ma chronić lud Boży w czasie wylania Bożej kary i potępienia. Ona jest umieszczana gdzie? Na czole wiernych, jako znak ochrony. Zbawienie, pamiętajcie, że zbawienie nigdy nie jest naszym dokonaniem. Nigdy. Ale zawsze Boga. Jeżeli twierdzimy, że zasłużymy na zbawienie, to jesteśmy w wielkim odstępstwie. Nie posiadamy zbawienia. Jest ono przygotowanym dla nas darem Bożym, który możemy albo przyjąć, albo odrzucić. I to Bóg nas posiada, a nie my Jego, i należymy do Niego. Jeżeli sobie otworzymy Księgę Malachiasza, rozdział 3, wiersz 17, jest to ostatnia księga Starego Testamentu. Otwórzmy sobie Księgę Malachiasza, rozdział 3, wiersz 17. Ci będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, który ja uczynię i zmiłuję się nad nimi, jak lituje się ojciec nad swoim synem, który mu służy. Czym będzie ten cały lud Boży, bo tu pisze o księdze pamiątkowej wcześniej, tych, którzy się boją Pana. Są własnością Boga, jesteśmy Jego własnością. I teraz co? Jakie jest nasze zadanie? Co my mamy robić? Dobre uczynki pełnić, czy nie wiem co? No, co my mamy robić, żeby to zbawienie zrealizować do końca? No musimy tylko pozostawać w Chrystusie. Bardzo często apostoł Paweł pisze bardzo wiele razy o tym, żebyśmy byli w Chrystusie. Chrystus jest gwarantem naszego pieczętowania. Dlaczego? Dlatego on sam otrzymał pieczęć aprobaty na dziele zbawienia dokonanym dla nas podczas jego ziemskiej wędrówki. A gdzie to jest napisane? No otwórzmy sobie Jan 6,27, żeby nie był gołosłowny. Jan 6,27. I czytamy tam bardzo wyraźnie. To jest ten rozdział, który mówi, jest to takie kazanie Jezusa na temat chleba i wina, czy też
krwi i ciała jego. 6:27. Wytwarzajcie nie pokarm, który ginie, ale pokarm trwający ku życiu wiecznemu, który wam da Syn Człowieczy. To mówi Jezus do tłumów nakarmionych dopiero co. Tego bowiem zapieczętował Bóg Ojciec. Jezus został zapieczętowany jako pierwszy wtedy, kiedy był już gotowy do wykonania dzieła zbawienia. I teraz musimy sobie zdawać sprawę z tego, że bardzo szybko, nawet nie wiemy jak szybko i kiedy, wszystkie warstwy społeczeństwa zostaną zmuszone do przyjęcia znamienia bestii. Jeśli popatrzymy do tyłu, nawet na tą naszą epidemię czy pandemię, która była wcześniej, to bardzo szybko całe społeczeństwo zostało, musiało robić to, co im nakazano. I teraz będzie takie samo coś, tylko że będzie święcić, mamy odpowiedni dzień. No to co, no, państwo każe, no to albo przyjmiemy, albo zginiemy. Przyjęcie znamienia bestii oznacza przynależność do bestii, nie do Jezusa, tylko do bestii i oddawanie jej czci. Tak więc znamie bestii jest czym? Jest przeciwieństwem pieczęci Boga. A co jest zewnętrznym wyrazem przyjęcia znamienia bestii i kiedy? Dopiero wtedy, kiedy zostanie wydany ogólnoświatowy dekret niedzielny, tuż przed końcem łaski, zewnętrznym wyrazem przyjęcia znamienia bestii jest święcenie niedzieli. Nie Bożego, ale szatańskiego dnia wypoczynku. Apokalipsa 14:1. O czym mówi Apokalipsa 14:1? Mówi o tym, no, otwórzmy sobie 14 rozdział i pierwszy. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mających imię jego ojca, napisane na ich czołach. Imię ojca na czołach, inaczej mówiąc, pieczęć Boga na czołach. Pieczętowanie oznacza co? Oznacza działanie Ducha Świętego w sercu człowieka. I znowu sobie otwórzmy Efezjan 1:13-14. Żeśmy podobnie czytali. Efezjan 1:13, żeby nie być gołosłownym. I czytamy 13:14. Którym i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, przez którą uwierzywszy, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na wykupienie nabytej własności ku chwale Jego majestatu. Zgadza się? Zgadza się. I jeszcze 4:30. Czytam 4:30. Nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Którą pieczęcią? Pierwszą. Jesteśmy już zapieczętowani. Czekamy na drugą pieczęć. I teraz powiedzmy sobie tak, że znamię bestii, to o którym mówiliśmy przed chwilą, jest falsyfikatem działania Ducha Świętego. Mówiąc inaczej, dar Ducha Świętego, tłumaczenie z języka greckiego, to jest to, cośmy czytali, zadatek, albo inaczej rękojmia. Bardzo wyraźnie to jest w drugim liście do Koryntian, czytałem już wcześniej. Zadatek gwarantuje co? Przyszłą, pełną zapłatę. Jest obietnicą i zapewnieniem, że co? Że w czystości zostanie nam dane zbawienie. Zadatek Ducha Świętego mówi, że w przyszłości zostanie nam dane zbawienie. Jezus jest gwarantem z jednej strony, bo tu już czytaliśmy, on sam był zapieczętowany. I co jeszcze jest gwarantem? Czy kto jeszcze jest gwarantem? I teraz, kiedy porównamy te obie pieczęcie Boże, pierwszą i drugą, to tak jak mówiłem, pierwszą można nawet pieczęcią Ewangelii, a drugą, czyli inaczej zbawienia, a drugą pieczęcią ochrony. Po co nam ta ochrona będzie? Otóż każda z tych pieczęci ma swoje miejsce i zadanie, i nie wolno ich mylić ze sobą, chociaż są no, pieczęciami. Pieczętuje kto? Duch Święty. Pierwsza jest pieczęcią akceptacji, a druga ostatecznego zatwierdzenia, czyli ratyfikacji tego, że Bóg nas już przyjął na zawsze. Druga pieczęć potwierdza wierność wierzących w podążaniu za barankiem i Boże kierownictwo w ich życiu, spełnianie woli Boga, przestrzeganie Jego przykazań i życie zgodne z objawionym Słowem. Czyli, że
żebyśmy sobie dobrze to uzmysłowili. Pierwsza pieczęć daje nam zdolność do wytrwania, którą musimy sobie podtrzymywać i pielęgnować, a druga pieczęć potwierdza, żeśmy wytrwali. Mówiąc krótko. Objawienie 12:17 znowu, zobaczmy sobie jeszcze raz. Objawienie 12:17. I rozgniewał się smog na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, które zachowuje co? Przykazania Boże i ma co? Świadectwo Jezusa. Jeżeli dalej popatrzymy do 19 rozdziału, to świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. W rozdziale 13, wierszu 10, znowu jest napisane. Jeśli ktoś do niewoli prowadzi, do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś mieczem zabija, musi on być mieczem zabity. Tu jest wytrwałość i wiara świętych. Święci to są ci, którzy po pierwsze wytrwają, a w czym? Po drugie w wierze. Wytrwają w wierze. I pójdźmy dalej. Rozdział 14, wiersze 4-5. Czytam. To są ci, którzy nie skalali się z kobietami, są dziewicami, podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali wykupieni z ludzi jako pierwocina Bogu i barankowi. A w ich ustach nie znaleziono kłamstwa, gdyż są bez skazy przed tronem Bożym. Nie będę tu tłumaczył, co to znaczy, że się nie skalali z kobietami i są dziewicami. Tu chodzi zawsze w Biblii, jak jest mowa o kobiecie, to jest mowa o Kościele. Jeżeli nie chodzimy sobie od Kościoła do Kościoła, tylko trzymamy się Kościoła Bożego, czy trzymamy się Jezusa, to wtedy jesteśmy tymi dziewicami. Tu jest wytrwałość świętych, rozdział, wiersz 12. Tu są ci, którzy strzegą przykazań Bożych i wiary Jezusa. Znowu są te przykazania Boże i wiara Jezusa. Czyli co jest tym takim kryterium, czy, że ktoś jest wierny Jezusowi? Jest wierność przykazaniom. Przyjęliśmy Jezusa i mamy kontynuować tą więź z Bogiem, czyli z Jezusem, bo Jezus to jest Bóg, żeby przyjąć tą ostateczną, eschatologiczną, tą taką końcową pieczęć Bożą w tym czasie końca, żeby po co? Żeby przejść przez ostateczne wydarzenia i stanąć przed Synem Człowieczym, bo na końcu wszyscy będziemy musieli stanąć przed tym, któregośmy ukrzyżowali naszymi grzechami. Byśmy go doprowadzili do tego, że musiał umrzeć. I podczas gdy pieczęć Ewangelii może być złamana, czy nie może? Może być zerwana? I kiedy? No może, kiedy nie wytrwamy, kiedy nie mamy bunt, kiedy brak skruchy, idziemy swoją drogą, Bogaśmy tak przyjęli tylko na pokaz, to wtedy może być ta pieczęć złamana i jest nieważna. To pieczęć apokaliptyczna, ta końcowa już jest ostateczna. Jej się, jak już dostaniemy drugą pieczęć na czoło, to już jesteśmy bezpieczni całkowicie. Wtedy będziemy mogli mówić o pewności zbawienia. Izajasz 35:4. Mówcie do zatworzonych w sercu. Czytaliśmy to jako tekst wiodący. Wzmocnijcie się, nie bójcie się, oto wasz Bóg przychodzi z pomstą. Sam Bóg nadchodzi z nagrodą i zbawi was. Jan, 1 Jana 4:17. Czytamy 1 Jana 4:17. Dobrze było, żebyście śledzili też w swoich Bibliach. 4:17. W tym doskonała stała się miłość Boża do nas, że mamy co? Ufność w dniu sądu, że taki on, jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Po prostu jesteśmy już tak podobni do Jezusa, że możemy mieć tą ufność no, na ten dzień sądu. Że dla nas to jest dobra nowina, nie jest zła nowina. Jacy on jest taki, tacy i my. I teraz 1 Jana 5, 12-13. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg mieszka w nas, a Jego miłość doskonała jest w nas. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas ze swego Ducha nam dał. I dalej jest, kto ma Syna, ten ma życie, a kto nie ma Syna, nie ma życia. Otwórzmy sobie, no jeszcze Jan 3,16, to czytać nie muszę, chociaż wywołuje on bardzo dużo emocji wśród ludzi i mówiłem to przedtem w apelu. Ale Jan 3,16 i 17 i dobrze, żeby to czytać zawsze z wierszem 36. Jan 3,16, bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, bo nie posłał Bóg Syna, swego Syna na świat, aby świat osądził, ale aby świat był przez Niego zbawiony. To jest najważniejsze, bo my zaraz myślimy, że sąd. I teraz wiersz 36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Zaś niewierzący Synowi nie ujrzy życia, ale gniew Boży pozostaje na nim. Co jest istotne? Żeby wierzyć Jezusowi, temu, co tutaj jest w tej księdze, prawda, w Biblii. Jezus, wszystkie Jego słowa, te, które są istotne dla naszego zbawienia, są tutaj zapisane. No i teraz jeszcze zobaczmy sobie wiersz, bo to więcej jest takich wierszy, które to mówią, my tak sobie przechodzimy nad nimi, ale rozdział 6 i wiersz 47. Czytam, doprawdy powiadam wam, kto wierzy we mnie ma, będzie miał, czy ma? Ma życie wieczne. Jeżeli wierzysz w Jezusa, co się wiąże z wszystkimi konsekwencjami, przestrzeganiem przykazań, tyle ci On daje tą łaskę, że możesz przestrzegać. Nie ty musisz się starać, ale ty masz się starać tylko wytrwać przy Nim. I teraz jeszcze jest 10 rozdział i wiersz 28-29, dwa wiersze. 28-29 i daję im życie wieczne i nie zginą na wieki, ani nikt ich nie wydrze z mojej ręki. Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. W Rzymian 8 rozdziale czytamy, że ani śmierć, ani życie, ani wysokość, ani głębokość, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, co nie zrobi? Nie mogą nas oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Nic z nas nie potrafi oderwać, jeśli trzymamy się Jezusa. To jest takie proste, a takie nieraz trudne. Mówiliśmy w lekcjach, że często ludzie mają takie reakcje, że jak coś tam się dzieje, to mogą zwątpić, mogą przyjść bliżej Boga, mogą całkiem odejść od Boga. Mnie to jest niezrozumiałe, bo nie wiem, może tak mi Bóg dał taki dar, że cokolwiek by się nie działo, zawsze się trzymam Boga. Nie daje siebie za wzór, ale apostoł Paweł też się zawsze trzymał Boga. Właściwie był w głębinach morskich, był kamienowany, ale zawsze się trzymał Boga. I wytrwał do końca. Jeszcze mu głowę ucięli na koniec, ale on wytrwał do końca. I myślę, że spotkamy się na nowej ziemi. Rzymian 5:1-5. List do Rzymian 5:1-5. Przeczytajmy sobie. Więc uznani będąc za sprawiedliwych z wiary, pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy pokój z Bogiem, przez którego mamy też przystęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, ale i chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk sprawia cierpliwość, zaś cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez kogo? Przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To nie my, nie mamy tu żadnej zasługi. Duch Święty daje nam miłość Bożą i wtedy możemy kroczyć z Jezusem, jesteśmy uznani za sprawiedliwy i możemy wytrwać. I Efezjan 2:1-14, trochę jest tych cytatów. Nie będę czytał całego, ale pisze, że byliśmy umarli. I dalej jest o tym, co już czytałem wcześniej, że jesteśmy zbawieni łaską i że jesteśmy z łaski przez wiarę, nie, to jest Boży dar, nie przez uczynki, żeby się ktoś nie chlubił. I 1 Jana 1:7-9. Jeśli wyznawalibyśmy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie zgrzeszyliśmy, to co? Czynimy go kłamcą. I nie ma w nas Jego słowa. Kochani, choćbyśmy nie wiem, jak byli czyści, to i tak grzeszymy, bo jesteśmy grzesznikami. Nawet nieraz myśląc, co jest grzeszymy. Nawet no, wystarczy gdzieś popatrzeć tam, gdzie nie trzeba i już mamy grzech na sumieniu. Jezus mówił wyraźnie, jak to z tym jest. I jeszcze 1 Jana 2, rozdział 2.
Moje dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A gdyby ktoś grzeszył, mamy orędownika Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Popatrzcie, ile mamy tych pomocy ze wszystkich stron. I czy to się należy bać, że stracimy zbawienie, jeżeli Bóg nam ze wszystkich stron nas tak obwarował i tak nam pomaga, że tylko nasza wola, nasz wybór decyduje o tym, czy będziemy zbawieni, czy nie będziemy zbawieni. Bo już jesteśmy zbawieni. Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec 3:1. Abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Jesteśmy dziećmi Bożymi i świat nas nie zna, bo nie poznał też Jezusa. Jak patrzę wokół, to tak ten świat zabrnął w ślepe zaułki. Jak się patrzy w internet, to jest 100 tysięcy religii, różnych jakichś wersji leczenia, wersji nawracania, wersji wiecznej, jakieś eonowe życie, cuda wywdziwiają, po to tylko, żeby nie unikać tych prostych życie wieczne w Jezusie Chrystusie. I teraz popatrzmy, jeśli chodzi o tą pewność zbawienia, bo to jest, jesteśmy w punkcie pewność i radość zbawienia. Ja patrzę się tu na was i podziwiam was, bo Jacek Mater miał kiedyś takie kazanie, że mówi, że jak się coś mówi o Jezusie za dużo, to za chwilę widzi mi się migdałki tych wszystkich ludzi, bo tak szeroko buzie otwierają, ziewając, że ja tutaj widzę, wszyscy z uwagą słuchają i bardzo mi z tego powodu miło. Są dwa skrajne poglądy. Albo za mało, albo zupełny brak pewności zbawienia. Co prowadzi do lęku, frustracji, wątpliwości. I to jest pierwsza postawa. Albo za mało tej pewności, albo w ogóle nie ma pewności zbawienia. To jesteśmy, nie mamy pokoju w sercu, tylko mamy ten lęk, frustrację, wątpliwości. Albo druga wersja, zbyt dużo pewności siebie. I teraz czy może być? No, to jest takie samo usprawiedliwienie, samo zwiedzenie, samo zadowolenie. Ja jestem na pewno zbawiony. I za chwilę mam już, popełniam grzech i co? Są tacy, którzy twierdzą, że już nie grzeszą. Znam takich, którzy też wyszli z naszego kościoła, oni już nie grzeszą. Nawet nie muszą święcić szabatu, bo oni już nie grzeszą. No. I nie muszę. Tak, dosłownie. Taki znany mam też nazwiska. W drodze do Chrystusa na stronie 61 z 2020 roku napisano: jeżeli oddajesz siebie Jezusowi i przyjmujesz Go jako swego Zbawiciela, wtedy niezależnie od tego, jak grzesznym może być Twoje życie, słyszymy, niezależnie od tego, jak grzeszne może być Twoje życie, dzięki Niemu zostajesz uznany za sprawiedliwego. Kiedy? Jeżeli oddajesz siebie Jezusowi i przyjmujesz jako Zbawiciela. Charakter Chrystusa zajmuje miejsce Twojego charakteru, a Bóg przyjmuje Cię tak, jak gdybyś nie zgrzeszył. Czyli kluczem jest to, trzymać się Jezusa, jak Jakub walczył nad diabłkiem, z aniołem, czy z Jezusem, czy mówiąc z Bogiem, to też Jego tak chwycił, że aż ten przetrącił w końcu biodro i patriarcha potem utykał, ale wygrał, nie puścił. I wybrane poselstwa są nas 346, tom pierwszy z 2010, one chyba były w Radomiu wydane. Święte prawo Boże jest jedyną rzeczą, poprzez którą możemy określić, czy zachowujemy Jego drogę, czy nie. Co jest jedyną rzeczą? Święte prawo Boże, dekalog, to jest Boże prawo. Jeżeli jesteśmy zgodni z tymi przykazaniami, to możemy określić, czy zachowujemy Jego drogę. Jeżeli sobie zmieniamy przykazanie jakieś i na przykład święcimy inny dzień, no to czy zachowujemy drogę Jezusa? No nie zachowujemy. I takie inne. W znakach czasu, Science of Times, 28 grudnia 1891 roku napisano: nikt nie może być zbawiony w nieposłuszeństwie. To jest też bardzo jasne. Nikt nie może być zbawiony, jeżeli jest nieposłuszny Bogu. Póki człowiek i też w tym samym, póki człowiek jest pełen słabości, bo przecież sam siebie zbawić nie może, nigdy nie powinien ośmielić się mówić: jestem zbawiony. Widzicie? No, no mamy mieć pewność, a tutaj pisze Ellen White, że nie możemy się ośmielić, nawet mówić: jestem zbawiony. Ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czyli możemy mówić tak, że no, jestem zbawiony, ale jeszcze nie. Pełność zbawienia mamy wyłącznie w Chrystusie i trzeba uczyć każdego, że powinien posiadać wiarę i nadzieję. I teraz musimy się nauczyć żyć między pełnym zaufaniem do Boga, a zupełną nieufnością do kogo? Do samego siebie. My nie możemy sobie nic ufać, my możemy ufać tylko Bogu. I możemy mówić: już jestem zbawiony, ale jeszcze nie.
Może mówi, mam życie wieczne, ale jeszcze nie teraz. Jesteśmy doskonali w Chrystusie, ale jeszcze nie teraz. Jeżeli ktoś mówi, że jest teraz doskonały w Chrystusie, to jest kłamcą. My będziemy doskonali w Chrystusie wtedy, kiedy wytrwamy do końca, dostaniemy drugą pieczęć. Będziemy wtedy doskonali w Chrystusie. Jednak możemy doświadczyć prawdziwej radości zbawienia. Musimy czekać na powtórne przyjście Jezusa, kiedy ujrzymy Go twarzą w twarz, gdyż w tym czasie nasza nadzieja zbawienia staje się rzeczywistością. Często, bo w czasie tego kazania nad mi przerywano i zaczęto mówić o dwóch ważnych rzeczach. Nie będę ich tu dokładnie udokumentował, ale sobie udokumentowałem, możecie sobie poszukać i znaleźć, że będziemy musieli żyć bez Ducha Świętego, bo zakończyłem czasu próby. Tak było? Tak. Pisze tak, czy nie pisze? Pisze tak, że Ellen White napisała, Duch Święty stopniowo opuszcza bezbożny świat. Kogo opuszcza? Bezbożny świat. Rzymian 8:14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie musimy się obawiać, że upadniemy, bo będziemy zupełnie w rękach Boga. Kochani, jeżeli dojdziemy do tej drugiej pieczęci, to będziemy zupełnie bezpieczni. I pisze tak też napisane, że Duch Święty nigdy nie zostanie zabrany wierzącym. Przeciwnie, zostanie dany im w jeszcze większym stopniu i to On przeprowadzi ich przez finał, czas finalnego kryzysu. Będzie zabrany światu, bezbożnemu światu. Pisze, opuści jedynie bezbożny świat, uparcie tkwiący w buncie przeciwko Bogu, ale wierzący będą bezpieczni w Jego rękach. Będziemy mieli trwogę Jakubową, bo tak jest napisane, będziemy mieli wielkiego stracha, kiedy będziemy się zdawało nam, że no, co to się dzieje dookoła. Popatrzmy już teraz, co się dzieje wokół. Jeżeli tak wgłębimy się trochę bardziej, to zobaczymy, że ten świat jest... Wszyscy ludzie, nawet niewierzący mówią, że ten świat się już kończy. Kogo bym nie spotkał? No tak, panie, to już kończy. To nie ma szans, żeby to przeżyło. Albo to naukowo, że tam wyginęły pszczoły, że wyginęło to, że tam jest tak zanieczyszczone, albo no, że no, musi opatrzność zainterweniować. I to jest to jeden taki punkt. Życie bez Ducha Świętego, w cudzysłowie, bo lud Boży będzie miał. A drugie, życie bez pośrednika, bo będzie też... Jezus wyjdzie ze świątyni niebieskiej, z miejsca najświętszego i co się wtedy stanie? Skończy się czas łaski i nie będzie już pośrednika. Ale czy nam będzie jeszcze potrzebny pośrednik? My będziemy zapieczętowani i pośrednik już go nie będzie w ogóle dla nikogo, nie tylko dla ludu Bożego. I teraz musimy sobie takie dwie rzeczy oddzielić. Sąd przedadwentowy i apokaliptyczne pieczętowanie, czyli ta druga pieczęć, to są dwa różne wydarzenia, chociaż bardzo ściśle ze sobą związane. Czyli sąd przedadwentowy, to co się odbywa od roku 1844 i od 22 października, i pieczętowanie są dwie różne rzeczy, chociaż bardzo silnie ze sobą powiązane. Jak się skończy sąd, to będzie druga pieczęć. Jeśli na sądzie zostaniemy znalezieni jako ukryci w Chrystusie, wówczas co? Zostaniemy zapieczętowani pieczęcią Boga żywego i zabezpieczeni przed ostatecznymi siedmioma plagami, po to jest ta pieczęć ostateczna, apokaliptyczna i będziemy gotowi na powtórne przyjście Chrystusa. On nie będzie już naszym pośrednikiem, bo nas zbawił raz na zawsze. Hebrajczyków 7:25, tam jest mowa o tym zbawieniu. Hebrajczyków 7:25. Dlatego też może doskonale zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, żyjąc zawsze, by wstawiać się za nami. I dopóki my żyjemy, dopóki Jezus stale żyje, dopóki nie przyjdzie, to jesteśmy zbawieni raz na zawsze. I można powiedzieć, że będziemy bezpośredniczej służby Jezusa, ale ani chwili bez Jego obecności i mocy. I tu, bracia, trzeba się doskonale w tym poruszać, żeby wiedzieć, że Jezus nas nigdy nie opuści. I teraz na krzyżu zabezpieczył nasze zbawienie. Więc nie musimy się martwić, że zostawi nas bez swojej podtrzymującej obecności. Kiedyś Jacek Mater napisał taką książeczkę już dawno, Zalęknione dzieci Boga.
to świetnie odzwierciedlająca między innymi stan adwentystów dnia siódmego. Zaleknione dzieci Boga. A Ellen White pisze, nie wolno nam być bojaźliwymi adwentystami dnia siódmego. Powinniśmy raczej być ludźmi pełnymi nadziei. Amen.